Ukryty odcinek. Dzień dobry. Mazurki. Jesienią. Ale pięknie jest, Jezus. Super jest wyjechać na Mazury jesienią. Serio, to jest w ogóle... To jest niesamowite. Ja zawsze w głowie miałem zakodowane, że wyjazd gdzieś w góry na Mazury nad morze to jest rzecz, którą się robi w lato, bo jest ciepło i nie pada deszcz. Chociaż w Polsce wcale tak niekoniecznie jest, bo czasem też pada deszcz. Na przykład te wakacje miałem bardzo deszczowe. Byłem w górach. Więc pewnie żadna różnica. Nieważne. W każdym razie jesień zawsze kojarzyła mi się z tym, że się siedzi w domu i zostaje i powoli się umiera, a jak już dochodzi się, bo przechodzi się już całkowicie tą naszą 8-miesięczną czy ileś tam jesień, to w każdym razie od jakiegoś czasu na nasze święto niepodległości wraz z przyjaciółmi wybieramy się do domku na Mazurach i tam się chowamy, a w tym roku to już w ogóle było cudownie się tam schować, bo nie to, że jakieś marsze i zadymy. Nie wiem, czy chce mi się komentować to w jakiś sposób, coś mówić, może nie, chyba nie jestem jakąś właściwą osobą, żeby na to tym mówić, nieważne. I to jest po prostu niesamowite, jak wyglądają Mazury jesienią. Stoisz chwilę na pomoście i nic totalnie nie słychać, oprócz piania koguta i muczenia krów. No i ptaków trochę jeszcze. Ależ to jest chill out. Niesamowite. Dobra, traktor jeszcze słychać. Chciałoby się wszystko nagrać. Chociaż wydaje mi się, że jako człowiek, który zrobił dopiero 13 odcinków vloga, to ogólnie tak może. Chce mi się wszystko nagrywać. Z jednej strony te rzeczy nie mają dla mnie sensu, bo sobie myślę, po co ja to nagrywam? Kto to będzie oglądał? Z drugiej strony po prostu chcę to nagrywać i szukam kadrów, szukam obrazków i szukam jakichś mądrych myśli w swojej głowie. Nieważne, bardzo się cieszę, że tam byliśmy i wszystkim polecam wyjeżdżanie na Mazury i w inne miejsca jesienią, bo jesienią te miejsca są zupełnie inne niż latem. Odkrycie roku. Generalnie nieważne, czy jesteś w Warszawie, w domu, czy na Mazurach, zawsze jest sąsiad, który czymś robi hałas. Można wtedy odkryć zupełnie inne oblicze tych miejsc. Myślę, że plaża nad Bałtykiem też ma jakieś swoje super piękne ja, zupełnie inne od tego letniego. Choćby dlatego, że nie ma tam miliarda turystów owiniętych w swoje parawany. To już jest super. Pamiętam, jaki szok zaliczyłem, kiedy w Karwi wstałem rano, żeby pobiegać po plaży i poszedłem na nią rano. I kiedy wyszedłem wyjściem numer 40 ileś, wydaje mi się, i zobaczyłem na niej naprawdę 10 osób rozrzuconych po całej długości, które albo biegały, albo spacerowały z psami i nie było w ogóle turystów, to byłem zaskoczony, że w ogóle ona tak wygląda. Że zobaczyłem, jak plaża wygląda. Tak więc jesienią też pewnie jest super i pewnie zimą też jest super i Mazury też są super jesienią. Na pewno są fajniejsze niż chodzenie w marszach i mówienie, kto ma prawo w tym kraju żyć, a kto nie. Jakoś kurde późno tą rzecz odkryłem. No ale wiele rzeczy późno odkryłem. Tak więc odkrywajcie swoje rzeczy w życiu szybciej.
bieganie w ogóle, bieganie po lasach jesienią, niesamowite po prostu. Te jeziora, te czerwone, pomarańczowe, brązowe, żółte, zielone liście, wszystko to jest tak niesamowite, że uważam, że w ogóle używanie słuchawek i puszczenie muzyki to jest odbieranie sobie połowy zajawki i absolutnie z tego zrezygnowałem, ponieważ lubię słyszeć, kiedy pędzi na mnie dzik. No ponieważ byłoby co najmniej głupie słuchać muzyki w momencie, kiedy można posłuchać ptaszków, szczekania burków. Myślę, że wszyscy mieszkańcy wsi ciepło o mnie myślą, bo uruchomiłem swoim przebiegnięciem przez tą cichą wioskę wszystkie psy, absolutnie wszystkie teraz wyją z każdego podwórka. Turysty przyjechały. Dobry. Mógłbym mieszkać na takiej wsi. Biegasz, mówisz dzień dobry sąsiadom, czy na ciebie szczekają. Siostko, aniołsko. Może kiedyś. Super domy ładne tu są. Nie wiem, czy to starość, czy to jest efekt tego roku. Tego jak mija, co się dzieje, ale generalnie wzruchliwy się zrobiłem, jakiś taki bardziej czuły na małe rzeczy. No i końcóweczka biegu tak na pomoście. Mniej mi do szczęścia ostatnio w życiu potrzebne, to zauważyłem. Coraz bardziej mam wywalone na coraz więcej rzeczy. Coraz mniej się przejmuję rzeczami, którymi się przejmowałem w życiu. Z perspektywy czasu wydają mi się naprawdę niektóre z nich strasznie śmieszne. I staram się nie robić tak, że czekam z tym, że nie przejmuję się tymi rzeczami. Bo zazwyczaj to jest tak, że właśnie po jakimś czasie stwierdzasz, że po co się tym przejmowałem. I dużo czasu marnujesz. A ja już staram się nie marnować, tylko od razu się nie przejmować tymi rzeczami, które są niepotrzebne. To nie są ważne. Wszyscy wiemy, co jest ważne w życiu. Każdy z nas sobie z tego zdaje sprawę. Nie będę tutaj pierdzielił jakichś farmazonów. A przejmujemy się zupełnie innymi rzeczami. A w drugą stronę coraz częściej po prostu zaczynam widzieć fajne, widzieć pozytywy tam, gdzie ich nie widziałem. Czyli na przykład Mazury jesienią. Kolory, przyroda. To jest, sam nie wierzę w to, co słyszę, co mówię, ale po prostu, ale jest to cudowne, jest genialne. Im mniej potrzebujesz, tym lepiej ci się żyje. Po bieganku idealny. Czy ja mam coś jeszcze do powiedzenia? O kurde, moja fryzura mazurska. Zakryjmy ją. O, kończy się czas. Ja chyba nic mądrego nie powiem. Nie wiem, czy powiedziałem w ogóle. No dobra, to jest tylko mój vlog. Żegnam się. Cześć.